proszę Państwa, zastanawiamy się z panem Millerem nad tym, czy widząc brak poważniejszej refleksji nad przyszłością Europy, nie wystąpić wspólnie z pewną inicjatywą adresowaną nie tylko do polskich polityków, ale także do naszych kolegów w Europie. Inicjatywą, której celem byłoby jednak doprowadzenie do poważniejszej refleksji nad przyszłością wspólnej Europy. A naszą uwagę na co dzień przykuwają problemy związane z kryzysem ekonomicznym, z przymiarkami do nowej perspektywy finansowej. To są wszystko rzeczy oczywiście ważne. To co się dzieje w Grecji, co może się dziać lada dzień w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, oczywiście wymaga skupienia. Ale nam się wydaje, że trzeba próbować patrzeć dalej, w odleglejszej perspektywie. Rzecz w tym, że w ostatnich kilkunastu latach, dwóch dekadach, zaszły fundamentalne, ogromne zmiany w świecie, w otoczeniu Europy, sprawiające, że chociaż Unia Europejska pozostaje pod względem swojego potencjału ekonomicznego nadal ważnym graczem na scenie światowej, w gospodarce globalnej, to jednak rola Europy, pozycja Europy zaczyna ulegać pewnej marginalizacji. Pośrednim dowodem na to może być na przykład mogą być zmiany, jakie zaszły w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i zmiana pewnych akcentów, rozłożenia akcentów. Ameryka o wiele więcej dzisiaj przywiązuje uwagi do współpracy, rywalizacji z nowymi potęgami azjatyckimi. Pośrednio Europa na tym nieco traci. Jestem przekonany, że to, co było dla zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych tak ważne w okresie zimnej wojny, czyli silna współpraca transatlantycka, to, co po zakończeniu zimnej wojny zdawało się tracić na znaczeniu, powinno być uznane za nadal jeden z najżywotniejszych interesów partnerów po obu stronach Atlantyku, dlatego że my w sumie stoimy wobec podobnej perspektywy w pewnym zmieniającym się świecie. Pojawiły się już dzisiaj nowe potęgi ekonomiczne, państwa, które również prezentują wielkie ambicje polityczne i nie tylko. A ostatnio świat coraz większą uwagę przywiązuje na przykład do tego, jak zbroją się Chiny, jak budują flotę światową, jak zwiększają gigantycznie wprost nakłady na zbrojenia i wszyscy zastanawiają się po co. Otóż Europa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, jeśli chcą zachować istotny wpływ na swoje własne sprawy i sprawy światowe, powinny blisko ze sobą współpracować. Z kolei, żeby to się stało możliwe, Unia Europejska musi być silniejsza. Unia Europejska musi być w większym stopniu zjednoczona także politycznie i musi być zdolna do odgrywania w sposób skoncertowany, uzgodniony, jednolity roli w stosunkach światowych. Dzisiaj, jak wiemy, tak nie jest. Unia Europejska bardzo daleko do wspólnej polityki zagranicznej. Unia Europejska nie potrafi się odnieść często do jakichś zaskakujących, nowych, ważnych wydarzeń, przez co oczywiście traci na znaczeniu. Wydaje się, że właśnie o tym powinniśmy porozmawiać. I to w czasie, w którym coraz więcej obserwujemy odruchów populizmu, także nacjonalizmu, ksenofobii, zwalania na obcych, na cudzoziemców, własnych kłopotów charakterystycznych dla trudnego czasu ekonomicznego. Na to jedna recepta musi być. I tutaj myślę, Leszku, że się zgodzimy z tym, co mówił i Donald Tusk, i Bronisław Komorowski w Parlamencie Europejskim. Na tę sytuację trzeba więcej Europy, trzeba więcej współpracy, trzeba pogłębiania tej współpracy. Tyle, że obaj przedstawiciele naszego państwa raczej myśleli o sytuacji dzisiejszej, w perspektywie pewnie miesięcy czy kilku lat. To, czym ja w tej chwili mówię, to jest zagadnienie, na które powinniśmy patrzeć w perspektywie lat 15-20. Mówić się o być może nowych formach, w których wyrażałaby się integracja europejska. Być może o dalszych przemianach instytucji europejskich, czy na przykład Parlament Europejski, który odgrywa coraz większą rolę, ale przecież nadal jego pozycja jest słaba w porównaniu chociażby z Radą Europejską. Nie mógłby być wzmocniony przez stworzenie rozwiązań nieco podobnych do systemów federalnych, gdzie z jednej strony jest proporcjonalna reprezentacja społeczeństwa, a z drugiej strony jest proporcjonalna reprezentacja członów składowych, tak żeby każdy miał poczucie ich współuczestnictwa, ale także bezpieczeństwa pewnego.
To jest tylko jeden z takich przykładów rzuconych w tej chwili przeze mnie. Jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać i Europa powinna zacząć o tym mówić. I między innymi o tym chcemy z Leszkiem Millerem porozmawiać z naszymi europejskimi przyjaciółmi. Myślę, że gdyby taki sygnał wyszedł z Polski, bardzo liczącego się nowego państwa członkowskiego, to w okresie prezydencji w Unii Europejskiej, mogłoby to być ważne wydarzenie. Dziękuję. Pragnę tylko dodać, że czujemy się szczególnie odpowiedzialni za dalsze losy Polski w Europie i Europy w Polsce, dlatego że nasze dwa podpisy znajdują się pod traktatem akcesyjnym, być może jednym z najważniejszym albo najważniejszych dokumentów, jakie nasza państwowość kiedykolwiek akceptowała. I jesteśmy pełni niepokoju, że dzisiaj w Europie zadawane są fundamentalne pytania, które podważają sens integracji europejskiej, które zmierzają do wywołania nowego podziału na Europę pierwszej prędkości, drugiej prędkości. Że jednym słowem, te wszystkie zmory, które Europę dręczyły przez całe dziesięciolecia, zmora właśnie ksenofobii, nacjonalizmu, że one odradzają się z powrotem. I żałujemy, że w momencie, kiedy Polska sprawuje prezydencję, nie inicjuje tych dyskusji o takim strategicznym charakterze. Dyskusji, które nie tyle opisują dzisiejszą rzeczywistość, bo jaka ona jest, wszyscy widzą, tylko kreślą horyzont 15-20-letni, jaka Europa ma być, jak się daleko ma rozszerzać w sensie granic Unii Europejskiej i jak się głęboko integrować. Integracji oparty na uzgadnianiu stanowisk państw narodowych jest wystarczający, czy raczej, ja podzielam pogląd Włodzimierza, trzeba iść w kierunku silnej federacji z bardziej skoordynowanymi politykami. Bo dzisiaj Unia Europejska mówi wiele o współpracy gospodarczej, ale nie ma wspólnej polityki gospodarczej. Mówi o kooperacji socjalnej, ale nie ma wspólnej polityki socjalnej. Mówi o instytucjach, ale nie buduje wspólnych instytucji. I my jesteśmy przekonani, że nie ma innej drogi niż budowanie silnej Europy, która dzisiaj już jest silna swoją gospodarką i swoim potencjałem gospodarczym, ale nie jest silna politycznie, jest rozbita politycznie. Wszystko, co zatem będzie służyć i ułatwiać wypracowaniu wspólnych stanowisk, także politycznych, jest potrzebne. Jak Państwo zauważyli, my się opowiadamy za Federacją Europejską, za o wiele ściślejszą integracją niż dzisiaj, bo w tym widzimy szansę dla Europy i dla Polski. Europa nie stanie do partnerskiej konkurencji, jeżeli będzie płytko zintegrowana. W globalizującym się świecie potrzebny jest kontynent, który rozumie, na czym polega głębsza integracja i gdzie przede wszystkim są liderzy i rządy, które dobro wspólne stają sobie wyżej niż interesy partykularne. Mieliśmy dużo szczęścia z Włodzimierzem Cimoszewiczem, że z takimi liderami europejskimi dane nam było pracować. Trafiliśmy na okres, gdzie lewicowi przede wszystkim przywódcy europejscy zaryzykowali bardzo wiele, doprowadzili do rozszerzenia, w którym Polska się znalazła, i w którym próbowali przeforsować śmiałą myśl dotyczącą losów Europy. Z przykrością muszę powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że dzisiaj ci obecni liderzy zbyt bardzo się wahają, że zachowują wielką ostrożność, nie próbują zaszczepić własne społeczeństwa ideą, która jest potrzebna, aby można było wykonać kolejne kroki na rzecz jednoczenia naszego kontynentu. Być może
nasza aktywność w tej sprawie coś zmieni, a w każdym razie zachęci polskich polityków, tych, którzy dzisiaj rządzą w naszym kraju, aby byli bardziej aktywni, bo sytuacja, w której sprawujemy prezydencję, aż się prosi, żeby głos Polski w sprawie przyszłości Unii Europejskiej brzmiał donośnie i kompetentnie.